Dzień dobry jeszcze raz, witam wszystkich bardzo serdecznie na konferencji prasowej pana posła Zbigniewa Dolaty. Dzisiaj gośćmi konferencji, lepiej ujmując, z organizatorami jest Zarząd Powiatowy Prawa i Sprawiedliwości w Gnieźnie. W składzie pani Marianna Paluszyńska, obecna tutaj pan Aleksander Dietbrenner. Jest z nami również pan radny powiatowy Tadeusz Pietrzak i oczywiście prezes naszych powiatowych struktur Prawa i Sprawiedliwości, pan poseł Zbigniew Dolata. Oraz sekretarz Marcin Kochański. Tak, chciałem dodać. Panie pośle, bardzo proszę. Szanowni Państwo, chciałem Państwa poinformować, że w dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie Zarządu Prawa i Sprawiedliwości, dokładnie Komitetu Wykonawczego naszej partii i podczas tego posiedzenia pan prezes Jarosław Kaczyński poinformował o decyzji Komitetu Politycznego, decyzji dotyczącej wygaszenia kadencji zarządów okręgowych lub pełnomocników okręgowych i powołaniu nowych pełnomocników na czas wyboru zarządów okręgowych. Te wybory odbędą się w ciągu 2 miesięcy, mniej więcej na przełomie stycznia i lutego. I w okręgu numer 37, czyli okręgu gnieźnieńsko-konińskim, pełnomocnikiem okręgowym zostałem ja. Także jest to dla mnie wielki zaszczyt, wielkie zadanie do wykonania. Wszystkie nasze struktury powiatowe w całym okręgu muszą ulec wzmocnieniu w obliczu czekających nas wyzwań. Mamy teraz 3 lata takiego okresu, kiedy powinniśmy zbudować duże struktury, takie, które byłyby w stanie podjąć wyzwania wyborcze w roku 2014 i 2015, także jest dość dużo czasu na to. I takie zadanie przede mną postawił Komitet Polityczny naszej partii. Uznałem, że znam na tyle te nasze struktury i mam na tyle determinacji i chęci, że podjąłem się tego zadania. I to jest właściwie wszystko, co chciałem Państwu przekazać w tym krótkim wystąpieniu. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo proszę.